Cześć, tutaj kanał Przylesie. Słuchajcie, no ostatnio mieliśmy wysadzić naszą Karolinę Riper, którą mamy tutaj. O, tą. Nie zrobiłam tego ze względu na to, że trzeba było nasionka namoczyć. Namoczyłam je w roztworze wody z czosnkiem, a ma to na celu zaprawić nasiona, żeby łatwiej wykiełkowały i żeby nie chwytały się ich różne dziwne choroby. Oczywiście zgodnie z instrukcją tutaj stąd, całą instrukcję otrzymałam, wszystko co trzeba po kolei zrobić, więc jest to bardzo proste. No i tutaj taka skrócona instrukcja, czyli że wysadzamy na głębokość około 1 cm. Optymalna temperatura dosyć wysoka, bo od 26 do 29 stopni. Czas kiełkowania do 21 dni, więc całkiem sporo. No i po wykiełkowaniu wbijamy taką pałeczkę nawozową, która znajduje się tutaj. Ja jej nie wyciągałam, bo na razie nie ma takiej potrzeby. Dopiero jak wykiełkuję roślinka, to wtedy się to użyje. No więc tak, bierzemy wszystko po kolei, tak jak piszą, czyli ziemię. Dzisiaj, słuchajcie, przeprosiłam się z rękawiczką, bo mam uciętego palca. Także jak widać, chyba jestem lepszym ogrodnikiem jak kucharką, no ale tak to nieraz bywa. Do tego dodajemy perlit. To wszystko jest opisane. Do tego dodajemy hydrożel, który nam utrzymuje wilgoć w tej ziemi z sadzonką. Wszystko mieszamy. Ja to zrobię łyżeczką, łyżką. Jak widzicie, nie dałam na razie całej ziemi, bo wydaje mi się, że to i tak będzie dużo, ale jeszcze trochę dosypię, najwyżej zostanie, bo doniczka jest dosyć mała. Doniczka też była w komplecie. Musiałam w niej zrobić dziurki. Tutaj były miejsca. Niektórzy robią to jakimś metalem nagrzanym. Ja, słuchajcie, po prostu nie chcę mi się bawić, więc biorę zawsze krętareczkę, małe wiertełko, cypyk. Tak robię zresztą nawet w tych doniczkach ceramicznych i się nie za bardzo bawię z tym wszystkim. Na spód wsypujemy keramzyt. Keramzyt, słuchajcie, no, daje taką przepuszczalność. Wsypujemy cały. Jak widzicie, ta warstwa drenażu jest całkiem spora. No i co? Wrzucamy tą ziemię naszą. Tak jak widzicie. Oczywiście później, jak to już wszystko wykiełkuje, jak roślinka będzie już taka dosyć spora. Zresztą postaram się nagrywać filmiki, pokazywać Wam, co z tym dalej robimy. Trzeba będzie oczywiście przycinać krzaki, żeby były bardziej plenne, żeby więcej tych papryczek było. Trzeba wszystko podlewać, no i potem przesadzić oczywiście w większy pojemnik i to będziemy przesadzać dwa razy. Najpierw przesadzimy sobie w taką ciut większą, a później w jeszcze większą doniczkę. I na razie mocno, mocno, mocno zraszam. Tak naprawdę aż przesadnie, żeby woda wyleciała na drugą stronę. Woda jest, słuchajcie, lekko ciepła. Taka, no, około 30-35 stopni. To też jest ważne, żeby nie była zimna. No dosyć sporo przyjmie wody. No zobaczcie, ile jeszcze ziemi zostało. Jeszcze śmiało sobie wykorzystam tą ziemię do innych tutaj nasionek. No i co? Pisali około 1 cm. Ja wrzucę tylko, słuchajcie, 4. Zobaczymy, co to będzie. Czy one w ogóle wyjdą? Nie wiem, powiem Wam, że jeszcze nie kupowałam takich gotowych bajerów. Raczej się zdawałam zawsze sama na siebie. Ale kto wie, może akurat. Może ładnie to wyjdzie. Na pewno pokażę Wam efekty. Czy coś w ogóle wyszło z tamtych moich poprzednich? Na razie nic nie wykiełkowało. Także będziemy czekać. A tutaj, co będzie, to będę na pewno na bieżąco Wam pokazywać. No i co? Wycieramy
Jest ładnie podlana. Bierzemy woreczek foliowy, tym woreczkiem przykrywamy i raz dziennie ściągamy woreczek, żeby przewietrzyć ziemię, żeby tam się nie tworzyły jakieś grzyby, pleśnie i tak dalej. Chociaż nie powinny. Ale ten woreczek... Ja, słuchajcie, wziąłem zwykły śniadaniowy woreczek, bo akurat zabrakło mi folii. I zaraz sobie porobię tutaj wykałaczką w nim dziurki. I to będzie na tyle. Także, słuchajcie, no ile nam to zajęło? Dosłownie kilka minut, a mamy już doniczkę z posadzoną, z posianymi nasionkami. Także tutaj mi jeszcze zostały 3 nasionka. I myślę, że wezmę sobie jakąś swoją doniczkę i te 3 nasionka posadzę w tej drugiej doniczce, ponieważ ziemi mi dosyć sporo zostało jeszcze, więc wydaje mi się, że ja ją sobie fajnie wykorzystam. To by było na razie na tyle. Także zapraszam Was do subskrypcji, do oglądania. Mam różne ciekawe tematy. No i mam nadzieję, że komuś ta wiedza się przyda. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa!